Dzisiaj spotykamy się tutaj w Rawie Ruskiej, na tle, za nami to jest klasztor. Proszę opowiedzieć kilka słów o tym, co tutaj się dzieje, co tutaj się będzie odbywało. Rozmawiamy właśnie z księdzem Wiesławem Doroszem, jest dyrektorem Caritasu Lwowskiej Archidiecezji. Czy ja dobrze mówię? Tak jest, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać na tym wydarzeniu. Bierzemy udział w konferencji międzynarodowej powiązane z projektem transgranicznym, ale też i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polski. Tutaj znajdujemy się na obiekcie ojców reformatów, klasztor i kościół, które otrzymał pozwolenie na rekonstrukcję i przystosowanie budynku do 4 rodzinnych domów dziecka. Kościół pozostanie nadal jako obiekt sakralny, ale będzie już służyć bardziej dla tutejszej wspólnoty, czyli samego klasztoru, dla gości, dla pielgrzymów i będą też jakieś na pewno w kościele znajdować się aspekty muzealne. Jak dawno trwają prace nad tym, żeby tutaj właśnie zorganizować ten dom dla rodzin zastępczych? Oczywiście to wszystko zaczęło się w 2015 roku, ale proces dokumentalny, proces jakieś takie projektowe bardzo długo to zaciągnął. Same prace budowlane trwają równo rok i 2 miesiące. Czyli dosyć tak prężnie. Dosyć prężnie, tak. Koszty otrzymaliśmy od projektu unijnego transgranicznego Polska, Białoruś, Ukraina i przeznaczone koszty są tylko na wewnętrzne roboty budynku i naprawdę już są posunięte daleko. Czyli jesteśmy gotowi nawet w ciągu 2 miesięcy oddać wnętrze budynku do użytku pod te 4 rodziny domy dziecka. Czy dla 40 dzieci. Są rodziny, które oczekują na... Tak, są i dzieci i rodziny. Są i dzieci i rodziny, dlatego że w państwie ukraińskim dzisiaj zresztą będzie na konferencjach, to będziemy słyszeć od szefa spraw wojewódzkich odpowiedzialnych za dzieci. Jest ogromna potrzeba i zapotrzebowanie. Mało tego, ten projekt jest na tyle ciekawy, bo w 2015 roku to się wszystko jeszcze toczyło w obliczu wschodu, gdzie było przesiedlenie, gdzie ludzie z tamtych stron wyjeżdżali tutaj do naszych stron i też rodzinne domy dziecka, które tam byli, które przyjeżdżają tutaj, nie mają gdzie się podziać i też w obliczu tego, że na pewno tutaj będzie umieszczona jedna rodzina ze wschodu. Rodzina z rodzinnych, jako rodzinny dom dziecka. Proszę jeszcze opowiedzieć jakieś kilka słów, skąd później będą koszty na to, żeby jeszcze od zewnątrz... Od zewnątrz. Już się nastraszyłem, że od środka, w znaczeniu takiego na utrzymanie tego wszystkiego, bo utrzymanie też nie jest proste, wiadomo. Na zewnątrz kosztów jeszcze nie mamy, ale myślę, że będziemy poszukiwać. Myślę, że po takich różnych wywiadach znajdą się jakieś sponsorzy indywidualni, którzy pomogą, aby można było wytynkować budynek i doprowadzić też jakiś teren, cały teren do tego, aby był użytkowany dobrze. Natomiast wewnętrzne potem utrzymanie, prowadzenie całego projektu jest na tyle dobre, bo to jest powiedzmy taka pierwsza w Ukrainie, pierwsza super dobra, tak trzeba powiedzieć, współpraca kościoła-państwo. Bo tak jak w innych państwach wiemy, że jednak państwa zamawiają tą usługę w kościele, w różnych domów starców, dzieci i tym podobne, to w Ukrainie to jest pierwsza współpraca, rodzinne domy dziecka, gdzie państwo finansuje utrzymanie dzieci w takim domu.